Słowo legenda oznacza po łacinie coś do poczytania, co bardzo dobrze oddaje, że próby definicji tego pojęcia będą równie konkretne, co wypowiedź maturzysty na temat dylematów bohaterów w lalce. Legenda to gatunek charakterystyczny dla średniowiecza, czyli epoki, w której przeciętne IQ w Europie wahało się między 15 a 20, a umiejętność czytania czyniła cię top 10 elity intelektualnej kuli ziemskiej. Jest to jednak twór bardzo ciekawy i bardzo przydatny. Jest tak dlatego, że większość legend to utwory do bólu proste i intuicyjne, mające proporcje małej ilości wątków do ogromnej proporcji motywów i odwołań, co może być przydatne, jeśli walczysz o życie w trakcie sprawdzianu czy egzaminu. Nice. Rozumienie tego, czym jest legenda i znajomość legend jest także po prostu ogólnie rzeczą przydatną. I dopóki ChatGPT nie rozmawia za ciebie z rodziną, warto te rzeczy wiedzieć. Tak po prostu. Do tego warto też dodać dziwny flex, jakim jest fakt, że polska kultura jest naprawdę pełna legend, a nasza literatura, przynajmniej ta poznawana w szkole, również pęka w szwach, jeżeli chodzi o odwołania do legendy. Bo naprawdę dużo lektur szkolnych zostało ukształtowane przez opowieści o bagiennych stworach i myszach polujących na królów. Jeśli wiesz, czego szukasz, to w praktycznie każdej lekturze znajdziesz motywy i odwołania powtórzone z jakiejś polskiej legendy ludowej. I z jednej strony nic to zupełnie nie zmienia, ale z drugiej może zachęci cię do zobaczenia, jak to się wszystko zaczęło. Okay, let's go. W jednym zdaniu można powiedzieć, że legenda to fikcyjna opowieść, oparta jednak częściowo na faktach lub w pewien przewrotny sposób zakorzeniona w faktografii. Każda szanująca się legenda w pewnym momencie uwzględnia wątek lub kilka wątków całkowicie nierealnych i odklejonych od rzeczywistości, na przykład w formie obecności bestii bagiennej albo interwencji istoty boskiej. Że buzię widzę! Twarz widzę! Buzię! Ja nie widzę. Ja widzę! Widzę! To, co wyróżnia legendy na tle innych tego typu fantastycznych utworów kultury, to fakt, że bezpośrednio nawiązują one jednak do znanych faktów i znanych postaci historycznych. Legendy mają ponadto bardzo krótką formę, co w towarzystwie powieści mających więcej rozdziałów niż jest miejsc po przecinku liczby pi, czyni je super atrakcyjne dla przeciętnego zjadacza chleba, takiego jak na przykład ty. Legenda może być pojedynczą opowieścią lub zbiorem opowieści. Taki najpopularniejszy zbiór to prawdopodobnie legendy arturiańskie o królu Arturze i o jego rycerzach. Żeby nie było jednak za prosto, legendy nie są ze sobą spójne. To znaczy nie tworzą jakiegoś jednolitego obrazu rzeczywistości, jak na przykład mitologia grecka. Bo jeśli na przykład w starożytnej Grecji człowieka stworzył Prometeusz, to wszystkie inne mity będą ten fakt szanować i inny bóg nie stworzy już człowieka, bo to jest po prostu zaklepane przez Prometeusza. Nie ma jednak problemu, żeby jedna legenda tłumaczyła ci, że na przykład jakaś skała powstała poprzez zamienienie sióstr zakonnych w kamień, a inna legenda, która powstała w podobnym czasie, mówiła, że ta sama skała to wykałaczka stwora bagiennego, który dla swojego komfortu umieścił ją koło swojego bagniska. Bagnisko? Nie wiem, czy jest takie słowo. Bagnisko. Legendy są mega mocno zakorzenione w tradycji ludowej, przez to wszystkie utwory nawiązujące do tej właśnie tradycji, tak jak na przykład praktycznie wszystkie lektury romantyczne, będą z nich bardzo wiele czerpać. To w sumie kolejny argument za tym, żeby poznawać i pamiętać legendy i podchodzić do nich z szacunkiem, bo na egzaminie, sprawdzianie czy w trakcie rozmowy z rodzicami twojej dziewczyny mogą okazać się serio mega przydatne. Legendy mają też sporo wspólnego z mitami, bo podobnie jak one, pierwsze utwory były przekazywane ustnie, a ich celem było edukowanie i pokazywanie pewnych norm zachowań. Najczęściej takich dość sztampowych i oczywistych, jak na przykład konieczność bycia uczciwym, pokazywanie w jaki sposób być wiernym, czy dlaczego zaufanie jest ważne. W tym miejscu przeanalizujemy rzecz tak istotną dla twojego życia, że kompletna wiedza na temat konstrukcji glebogryzarki jest przy tym niezbędną informacją o wadze życia i śmierci. Legendy dzielą się na kilka rodzajów, które z jakiegoś powodu są rozróżniane przez system edukacji, mimo że przeciętny człowiek poznaje mniej więcej tyle samo legend, co właśnie tych rodzajów. No więc są legendy biograficzne, które skupiają się na losach jakiejś konkretnej osoby, to można łatwo zapamiętać, bo chodzi po prostu o słowo biografia.
Opowieść taka skupia się no właśnie na życiu jakiejś postaci i pomimo tych naleciałości fantastycznych zawsze zawiera sporą garść realizmu historycznego, no bo w końcu opowiada o kimś, kto na 99% istniał. Biografie dotyczą najczęściej wojowników, na przykład legenda o Zawiszy Czarnym, czy legenda o Wilhelm Tellu, albo władców. No i tutaj znowu, najpopularniejsza legenda to ta o królu Arturze, albo o świętej Kindze, albo legenda króla Kraka. Wyjątkowa część legend biograficznych to tak zwane legendy hagiograficzne. Te różnią się dlatego, że skupiają się na gloryfikacji osób świętych, przedstawieniu świata chrześcijańskiego i z reguły także wzorców postępowania zgodnych z tym, które znajdziemy w Biblii. Bohaterowie tego typu legend zachowują się no, jak taki ulubiony syn koleżanki twojej mamy i dokonują różnych cudów, współpracują z Bogiem i ogólnie są 10 na 10. No i znamy na przykład legendę o świętym Jerzym albo o świętym Aleksym. Ten pierwszy był super duper bohaterem, a ten drugi był super skromny, ale oboje kochali Boga i dlatego są najlepsi. Now, this is epic. Kolejny rodzaj legend to opowieści etiologiczne, czyli takie, które skupiają się nie na postaci, ale na miejscu. To może być na przykład historia jakiegoś miasta, jakiejś dzielnicy, sanktuarium, kościoła, zamku, ulicy czy budynku, albo nawet jakiejś takiej mniejszej architektury, na przykład ławki. Często wyjaśniają genezę nazwy, powstania czegoś, albo też ukazują panujące ówcześnie obyczaje i zachowania związane z jakimś miejscem. Co ciekawe, albo nie, ale moim zdaniem w sumie trochę nawet ciekawe, jeśli zagłębisz się w ten lore odpowiednio mocno, to okaże się, że prawie każda wieś, każde miasto, każde bagno, każdy las w Polsce ma jakąś swoją legendę, tłumaczącą dlaczego droga jest tak, a nie inaczej, dlaczego rzeka płynie w ten sposób, albo dlaczego na bagnach jest aż tak mokro. Przykłady tego typu opowieści w takiej dużej skali to chociażby legenda o mnichu nad Morskim Okiem, legenda o Eldorado, to tak Mr. Worldwide, czy na przykład legenda o fontannie miłości, a nawet młodości. Łączą to wszystko inne legendy, to znaczy tak zwane legendy ludowe, które są osobną kategorią, ale tak naprawdę są po prostu miksem wszystkiego, co się zawiera w definicji słowa legenda i w tym podziale. Utwory, które skategoryzujemy właśnie jako legendy ludowe, opowiadają o rzeczach mega, mega odjechanych, na przykład o demonicznych istotach, o czarownicach, albo o, nie wiem, pogodzie, czy o takich rzeczach już w ogóle nie dających się zdefiniować w taki prosty sposób, że a to chodzi o jakiegoś człowieka, a to chodzi o jakieś miejsce. Wszystkie tego typu utwory tłumaczą średniowiecznemu człowiekowi, jak to się stało, że słońce zachodzi, albo jak to się dzieje, że akurat jak jedziesz na wakacje nad Polskie Morze, to przez 2 tygodnie pada. Czyli odpowiadają na takie pytania bez odpowiedzi, trochę tak jak mity. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o legendy. To znaczy, ten podział to i tak już jest troszkę za dużo i sprawia, że w porównaniu do swojego kolegi albo koleżanki z ławki, nagle masz doktorat zrozumienia, czym jest legenda. Na koniec jeszcze raz zaznaczę, mrugając okiem do tych wszystkich, którzy są przejęci językiem polskim w szkole, że legendy to serio bardzo, bardzo przystępny zbiór motywów, postaci, archetypów i wszystkich innych słów kluczy, które w miarę jak zbliża się sprawdzian albo matura, stają się cenniejsze od walizek wypchanych dolarami albo euro dla przeciętnego licealisty, czy tam ucznia podstawówki. To może być naprawdę dobra decyzja, żeby zamknąć lekturę lalki, następnie podpalić tę książkę i wpisać sobie w Google legendy polskie i spędzić następne kilkanaście minut poznając, no właśnie, legendy polskie. Polska góra! Dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie po prostu przydatny, a jeśli nie będzie przydatny, to masz jeszcze ponad 100 szans, bo już ponad 100 filmów edukacyjnych jest na kanale Puchacz, także zachęcam Cię do eksploracji i podpowiedzenia komuś, kogo znasz, lubisz albo właśnie nie lubisz, żeby też zapoznał się z moim kanałem. Dzięki i powodzenia!